ciężkie, bo musiałam zaprowadzić małego do szkoły. Nie miałam innego wyjścia, bo mąż musiał dzisiaj do pracy jechać, bo nie ma żadnego zastępstwa, żeby mógł chociaż nawet na chwilę przyjechać, żeby go zaprowadzić. Więc no, z tą stopą to było wyzwanie. I musiałam wziąć nawet przeciwbólowe dzisiaj, bo uderzyłam się w tego palca, jak chodziłam po schodach. Więc to raz, dwa, że musiałam założyć skarpetki i buty, więc no, mały już był przygotowany, już mu wytłumaczyliśmy, że mama będzie szła bardzo powoli, więc on był super grzeczny, naprawdę, w ogóle był przesłodki przez ten tydzień, cały czas mnie trzymał za rękę, jak na przykład miałam wstać z kanapy, pójść do stołu, do jadalni, żeby zjeść obiad, to brał mnie za rękę i mówi: chodź, ja ci pomogę, mamo. Także naprawdę słodki, ale widzę, że on tak zaczyna za mną tęsknić też, że tak wczoraj to poszłam się z nim położyć, jak poszedł spać, bo tak, no, tata się nim zajmuje cały czas i robi to naprawdę bardzo dobrze. No, ale on jednak tęskni mamy i to widzę, ja też trochę tak tęsknię, żeby się z nim po prostu pobawić, porobić coś, mieć taki rytm, jaki mieliśmy przedtem. No, także musiałam dzisiaj wziąć tabletkę przeciwbólową. Ja jestem straszną niezdarą, więc spodziewałam się, że tak może się stać, że się uderzę po prostu. Na szczęście nie jakoś mocno, także bez jakichś tam dramatów. No ale rzeczywiście uderzyłam się troszkę i stwierdziłam, że profilaktycznie wezmę sobie tabletkę, bo też jak się obudziłam, to czułam taką no nie presję, no taką presję w tym palcu, więc stwierdziłam: okej, dobra, wezmę tabletkę przeciwbólową. Zobaczymy, jak to będzie. Także z jednej strony, powiem wam, cieszyłam się, że w końcu wyszłam na zewnątrz. Także to był plus w całej tej niefortunnej sytuacji. To mimo wszystko cieszyłam się, że mogłam w końcu wyjść na zewnątrz, zobaczyć świat. I też nie padało, nawet wyszło słońce. Słońce w tej chwili świeci, ma później padać. Ja jeszcze będę musiała go odebrać później. Że mam nadzieję, że już nie będę musiała brać tabletki przeciwbólowej, że jakoś sobie poradzę. No ale też dzięki temu tak właśnie rzeczywiście nie mam takiej presji w tym palcu, nie czuję takiego natężenia, bo wczoraj to zaczął mnie naprawdę, może nie tak boleć w sensie, żebym musiała brać przeciwbólowe, to nie, ale taką presję miałam i tak, no, chodzenie sprawiało mi naprawdę trudność, także wczoraj nie było tak fajnie. No ale dzisiaj jestem pełna entuzjazmu, mówię, wziąłam tą tabletkę, na razie nie boli, wróciłam już, zebrałam nawet maliny z ogrodu, bo mamy taki mały krzaczek, dostaliśmy. I powiem wam, że mam tyle malin, już raz jadłam z Bronkiem z tego i teraz widziałam, że już są takie czerwone. Mój mąż to nie myśli o tym, żeby je zebrać dla Bronka. Więc ja mu pozbierałam, tam było kilka, nie wiem, może z 10, ale krzaczek jest taki mały, więc byłam w szoku. Więc od razu mu zobaczyłam, to je zebrałam i stwierdziłam: okej, dobra, to będzie miał. I co jeszcze chciałam mówić? Oglądam tylko, daję mojej nodze na chwilę odpocząć, znowu ją trzymam u góry na poduszce, bo to jednak pomaga. I później już sobie przygotowałam tam te dynie, którymi zaraz będę dekorować i w końcu będę miała tu jakieś dekoracje w domu. Także planuję udekorować tutaj w salonie i planuję udekorować troszeczkę w jego pokoju. Przy okazji zrobić jakiś porządek. Także mam nadzieję, że to mi się uda, dopóki jeszcze ten przeciwbólowe trzymają. No i oczywiście będę uważać na stopę, absolutnie. Także jeszcze bardziej niż przedtem trzeba. No. Także dzisiaj się uda, dekorujemy na jesień. Przyszło do mnie w międzyczasie zamówienie z AliExpress. Kupiłam
po prostu takie dekoracje na urodziny mrąka, które są w listopadzie, więc mam jeszcze czas, ale dlatego kupowałam już teraz, żeby dotarły po prostu na czas, ale tam było chyba, że w ciągu 12 dni powinno dotrzeć, więc dotarło i powiedziałam, że nie spodziewałam się, że będzie takie ładne. Kupiłam taki zestaw cały, on uwielbia number blocks, to są takie, na YouTube możecie zobaczyć, to jest taka bajka edukacyjna, on dzięki temu nauczył się liczyć. Sam, właśnie dzięki tej bajce. I tutaj właśnie mam te wszystkie, to jest chyba girlanda, z tego co mi się wydaje, z napisem Happy Birthday. Tutaj mam na muffinki takie, żeby włożyć. Z kolei, o, to jest do ciasta, na tort. Rewelacja. A to właściwie nie wiem, to chyba też jest jakaś, bo widzę, że też są jakieś dziurki, że można powiesić. Także nie spodziewałam się aż tyle, szczerze mówiąc. Nie wiem, chyba źle spojrzałam albo coś, ale. I tutaj mam balony. I też one, o, nawet dali wstążkę do tego. Rewelacja. Przeważnie nie dają. Balony właśnie z tymi też, tu są takie, nie wiem czy widzicie, z tymi boczkami. I jeszcze coś takiego. Tego też tam chyba nie widziałam. Na zawieszenie. Taki wąż. Rewelka. O, i do tego jeszcze, to nie wiedziałam, że dadzą też. Są takie do, żeby móc to nakleić na przykład na ścianę czy coś, te balony, więc taki klej jakby. Kiedyś też już to kupowałam. Tylko z innym motywem. Wtedy były dinozaury, a teraz właśnie pomyślałam, że o, kupię te number blocks. A tu też dali zasianek. Jak fajnie. Rewelacja. Także, no, jestem podekscytowana. Myślę, chociaż nie, myślę, że te balony wystarczą, a dokupię po prostu jeszcze zwykłe, normalne. I będzie to fajnie wyglądać. No. Ewentualnie jeszcze takie balony. Kurczę, takie balony. Takie z gazem, czy takie napompowane. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Takie balony z taką jakąś formą, to ewentualnie jeszcze coś takiego bym kupiła, bo zawsze je miałam, więc. Ale to mogę nawet u nas w lokalnym jakimś sklepie kupić, więc. Ale no. Jestem zadowolona, także myślę, że Bronek też będzie. No. Także do listopada jeszcze poczekajmy. I fajnie, cieszę się, że przyszło i że tak ładnie wygląda. Okej, okay, kochani, czas zająć się tym, co tutaj mam. Nie mam dużo dynin. Tak jak wspomniałam wcześniej, myślałam, że mam więcej tych dekoracji, ale nie. Niestety. Więc mam taką jedną dynię, którą kiedyś pomalowałam na biało właśnie. Nie pamiętam, w jakim kolorze ona była. Chyba w takim brązowym, coś takiego. W każdym razie, mamy taką dynię. Mamy taką, która jest tak naprawdę na Halloween i ona się nawet świeci, nie wiem czy widzicie, ale się tak beznadziejnie świeci, więc. Ale obrócę ją w ten sposób, a później na Halloween, tak. Zawsze tak robię. Wtedy mamy taką dynię, którą chyba kiedyś kupiłam w TK Maxie i ze świeczką. Ona jest teraz pusta, więc albo włożę tu świeczkę, albo po prostu myślałam bardziej na jakieś. Jak robię Halloween dla Bronka, to zawsze mam tutaj jakieś. Jak to nazywa? Słodkości. Także to przeważnie stoi tutaj na stole, ale zobaczymy. Raczej nie postawię na stole. Wtedy mamy taką dynię. Kupiłam ją chyba kiedyś w Action, ale ona była żółta, tu możecie zobaczyć, więc też pomalowałam ją na złoto. Ta jest też pomalowana. I też pewnie z Action, właśnie taka mała dynia, pomalowałam kiedyś na czarno. I to są trzy dynie, które kupiłam ostatnio w Action. Takie malutkie. Bronek bardzo chciał tą żółtą, więc myślę, że te małe z kolei wykorzystam w jego pokoju. Jeszcze zobaczę, czy nie postawię jedną z tych w kuchni. Zobaczę za chwilkę. Więc generalnie to jest wszystko, co mam. Plus ta dynia, która tam stoi. Świetny pomysł.
Mojemu mężowi mniej się podoba ze względów praktycznych, bo było tam jabłko. Ja mam bardzo małe ręce generalnie, ale on ma dużą rękę, więc nie mógł wyjąć tego jabłka, bo się męczył. Bronek uwielbia i ciągle chodzi tam po mandarynki, więc zostały już tylko dwie. I mi się też podoba. Jest bardzo takie delikatne i troszeczkę taki kolor dodaje. Mi się bardzo podoba. Na strychu znalazłam też taką książkę, którą kiedyś dostałam od mamy męża. Jest bardzo ładna książka, inspirowana właśnie naturalnym designem. Więc pomyślałam, że może fajnie by było ją tu jakoś też gdzieś wkomponować. Tu miałam takie fajne, gdzieś tu znalazłam takie, na przykład to ładnie wygląda. Takie właśnie jakieś jesienne. Podobają mi się takie na takim, taki stojak na książki, gdzie można je otworzyć i one są takie jakby częścią, o to jest piękne, spójrzcie na to, cudowne. I one są taką częścią dekoracji na stoliku kawowym, ale u nas to się nie sprawdzi, bo ten stolik kawowy jest używany cały czas przez małego do rysowania, do bawienia i tak dalej, więc to się nie sprawdzi. Z kolei też nie mam jakichś takich półek i dużo takiego miejsca, żeby wyeksponować. Fajnie by było to na takim właśnie, gdybym miała taki stoik na, jak są na książki kucharskie, żeby przepis był otwarty, ale też nie mam czegoś takiego. Więc jeszcze nie wiem, jak ją wkomponuję, ale chciałabym ją gdzieś tutaj umieścić. Myślę, że fajnie by to wyglądało. I ostatnio stworzyłam też taki tutaj strojek. Moja wizja na to było, żeby... To też przyniosłam z góry. Nie wiem, czy to użyję, czy nie, ale na razie tutaj jest. Moją wizją było tutaj wykorzystanie wszystkich świeczników, które mam. Mam jeszcze gdzieś taki złoty, ale chyba jest w dekoracjach świątecznych, tak mi się wydaje. I chciałam po prostu tutaj całą tą tacę, na tej tacie poustawiać po prostu takie świeczki właśnie stojące. Ale chciałam kupić też takie różne kształty tych świeczek, różne kolory i taka była moja wizja. Oczywiście ta wizja się już w tej chwili nie sprawdzi, bo jestem usiedliona w domu, ale pewnie w jakimś innym vlogu będziecie mogli zobaczyć. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze je dokupić do świeczki. Myślę, że to fajnie by wyglądało właśnie na tacy i tylko same świeczki. Taką, nie wiem, taką mam wizję w tym roku, że mogłoby to fajnie wyglądać i właśnie różne kształty tych świeczek, różne kolory. Może bez przesady z kolorami, bo wiecie, ja tak za bardzo nie względem kolorów. No, ale dobra. No to co? Działamy, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chodzi tutaj o salon, jadalnię, kuchnię, to komponujemy tylko te dynie, które tutaj mam. Nie mam za bardzo z czym poszaleć, ale i tak jestem podekscytowana i myślę, że fajnie taką stworzyć atmosferkę. Już wyjęłam świeczniki. No, także dzisiaj jestem pełna entuzjazmu. Nie boli mnie, ból jest uśmierzony, więc działamy. Stwierdziłam, że przyniosę sobie kwiaty, po prostu chryzantemy z ogrodu, bo chciałabym uzupełnić w tym małym wazoniku. Przepiękny jest ten wazonik, w ogóle uwielbiam. Więc po
prostu wzięłam to, co już mam. Wygląda na to, że już zakończyłam, ale nie, też nie miałam dużo dekoracji, żeby tutaj powiem Wam, żeby tutaj aranżować. Powiem Wam, że zrobiłam bardzo delikatne dekoracje i mega mi się podobało. To jest taki w moim stylu, taki typowy ja. Więc mamy tutaj, tu mamy tylko to. Fajna dekoracja, bardzo delikatne, mandarynki, szyszki, więc troszkę pomarańczowego koloru przebija. I wygląda to bardzo delikatnie i ładnie, bardzo się ładnie komponuje właśnie z tym obrazem tutaj. Z kolei tu u góry postawiłam tylko czarną dynię, wymieniłam sowa i sowa postawiłam, bo sowa mi się też kojarzy z taką jesienią, tym bardziej, że jest drewniana, więc wszystko ładnie pasuje. Reszty nie zmieniam, ponieważ mi się ten... Pamiętacie, jak zmieniłam i dodałam właśnie takiego troszkę morskiego koloru? Bardzo mi się ten kolor cały czas podoba. Jeżeli mi się podoba, to znaczy, że przeszedł test, przeszedł próbę i zostaje taki ze mną. Więc tu stwierdziłam, że położę książkę tutaj, bo bardzo ładnie to wygląda. Tak właśnie i wyeksponowałam ją i wygląda bardzo ładnie, tak elegancko. Z kolei w tym rogu postawiłam tylko białą i czarną dynię i myślę, że to wystarczy. I no tutaj mam dwa świeczniki, które wcześniej kupiłam i mam do nich do zagaszania, ale stawiam to na tą doniczkę. Nie wiem, jakoś mi tak bardziej odpowiada niż na szafce. Tutaj na stole mogliście zobaczyć tylko kwiaty i właśnie te świeczki i mam nadzieję, że jak mi noga wyzdrowieje, to uda mi się dokupić więcej świeczek, więc robię taką całą tacę ze świeczkami, tak jak planowałam. Tu z kolei już nie kładłam nic, a tu wymieniłam jednak tą dynię, jak to się nazywa, patyczki zapachowe wymieniłam jednak na tą dynię, bo wtedy jakoś bardziej tak pasuje mi. I też wstawiłam tutaj kwiaty, zostawiłam ten miód, bo miód też mi się tak jakoś jesiennie kojarzy, więc wygląda tutaj bardzo ładnie, tak uroczo, uważam. I zostały mi jeszcze cztery małe dynie, właśnie te, które mówiłam, że wykorzystam w pokoju Bronka, plus jedna właśnie taka złota. Także tu już zakończyłam. Jest tak delikatnie, jest taki lekki posmak jesieni po prostu, taki dodatek, mały dodatek, ale wydaje mi się, że to bardzo tak do mnie pasuje i nie mam takiego poczucia, że wszędzie jest wszystko, że będę musiała to zaraz posprzątać. Wiecie, ja jestem minimalistką i tak po prostu lubię, jak jest tak delikatnie i bardzo mi się podoba. Tak jest mały posmak jesieni, jest tak ładnie. Też sobie ustawiłam, nie wiem, czy zauważyliście, ustawiłam sobie w telewizji, żeby mieć właśnie taki jesienny też troszkę posmak, właśnie jak dekoruję. No, a teraz zabieram te rzeczy, które muszę zanieść do góry i idziemy do pokoju małego.
Tu tak samo. Nie mam jakoś specjalnie dużo dekoracji, ale przyniosłam koc pomarańczowy, przyniosłam te małe dynie. Tu mam jeszcze jakieś poszewki, ale w takim kolorze musztardowym, więc nie wiem, czy to pomarańcz, musztarda, chociaż pasuje do tej dyni. Zaraz zobaczę, czy to wszystko zużyję. Wykorzystam. Na strychu przyniosłam też tak jakoś strasznie ciemno. Nie wiem, czemu tak ciemno tutaj pokazuję. Mam tutaj okno. I znalazłam też takie pocztóweczki, które tak właśnie mi się kojarzą z jesienią. No, to jest typowo jesienne. I coś takiego, więc myślałam, może jedną z nich, chyba tą właśnie, taka fajnie kolorowa, stawię tutaj. Mam jeszcze takie ładne plakaty. Już teraz nie wykorzystuję tych plakatów w salonie, ale pomyślałam, i też nie mam już ramek do nich, ale pomyślałam, że może bym przykleiła tutaj na taki washi tape. Nie będę mu wymieniać tych rysunków, bo ma tu dinozaura. Chociaż mogłabym generalnie. Zobaczę. Może mu coś wymienię, a resztę mogłabym po prostu tak przykleić do ściany na washi tape. Tutaj mam też taką właśnie szeroką washi tape. Więc ewentualnie tak. Do tego wybrałam mu jego maskotki stare. To tak naprawdę jest... O, czekajcie, położę to. To jest maskotka mojego męża, jak on był mały. Także niesamowite, że się przez tyle lat utrzymała. No i teraz została podarowana Bronkowi, ale myślałam, że bym ją wkomponować również, bo ma taki właśnie pomarańczowy, jesienny kolor. Plus, no jest typowo jesienny, więc pomyślałam, że tak. No i oczywiście tą girlandę, którą mu kupiłam. Więc będziemy zaraz działać. W okazji tylko chciałam powiedzieć, że już wymieniłam, zmieniłam miejsce, to ten obraz wisiał tutaj. Wydaje mi się, że on tutaj dużo ładnie wygląda, bardzo ładnie na tej białej ścianie. Widać przynajmniej te kolory i tak jest naprzeciwko właśnie Bronka łóżka, więc może sobie na niego spoglądać. Tu już postawiłam też ramkę i nie wiem, czy zostawię tą, czy wstawię tutaj inny plakat, ale postawiłam. To już tu stoi od świąt, bo tak naprawdę ubiegłorocznych, więc jakoś nie miałam okazji zanieść tego, nie wiem, albo nie czułam potrzeby zanosić tego do góry, więc to sobie to stoi, nie wiem, czy to zostanie, czy po prostu to usunę. No a tu jest taki trik, żeby, bo tam są te wszystkie kable, żeby po prostu to schować. Więc na razie to wygląda tak. Tam postawiłam jeden z tych koszy. Tam ma właśnie ciukcie, wszystkie tory i właśnie to jest tam. Tu mam jeszcze takie małe, więc jeszcze zobaczymy, co z tym zrobię. Tu muszę uporządkować jeszcze. A na początek myślę, że zajmę się tą sytuacją tutaj. Także poszukam jakieś ładne książki albo może coś z tych plakatów eksponuję tutaj i zrobię generalnie tutaj porządek. Zacznę chyba od tego, myślę. Doszłam tutaj jakoś do jakiegoś, podoba mi się tutaj, mamy tutaj dynię, mamy ten obrazek, jest troszeczkę już akcentu Halloween, z Halloween, mamy tutaj taki las, to mi się całkiem podoba. Tą girlandę powiesiłam jednak tutaj wyżej, wygląda tutaj ładniej, ale tu jeszcze nie wiem, ta część mi się nie podoba, także generalnie chciałabym ten kapelusz kombojski powiesić. Także nie wiem, jeszcze muszę tutaj pomyśleć. Także pokombinuję
i za chwilę Wam pokażę. Kochani, skończyłam i powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Wygląda bardzo przytulnie, klimatycznie, czyli tak jak chciałam. I tyle, co udało mi się tutaj stworzyć, to po prostu stworzyłam. Także tu możecie zobaczyć, odwrócę Was, lepiej będzie. Zacznijmy od tego. Tutaj jest po prostu uporządkowane. Postawiłam ten koszyk tutaj, żeby tak się harmonizował z tym dużym. Tu mamy plakat. Tu ten obraz, tu mamy girlandę, wszystko pod kolor. Tutaj zabrałam stąd wagę, tą lampkę używamy wieczorem, więc musi tutaj zostać. Tu z kolei przyniosłam poduszkę z takiej ławy, którą mieliśmy kiedyś w salonie. I myślę, że fajnego takiego uroku klimatu, taki ciemny kolor mi tutaj pasuje po prostu w tym pokoju, bo ten pokój jest bardzo jasny. Może tego nie widać, bo nie wiem dlaczego, czemu mam takie oświetlenie tutaj. Ale myślę, że tak fajnie taki styl takiej ławki zrobiło. I ten pomarańcz tak przełamał troszeczkę to wszystko. Tu dodałam plakaty. O, tam mi się właśnie odkleja. Widzę. Nie przykleiłam go mocno. Więc tak, żeby tylko troszeczkę koloru dodać bardziej. Tu łóżko to zostawiam tak jak było, bo to i tak będzie zaraz po swojemu zrobione. A tu z kolei wymyśliłam, że po prostu dodam poduszki. Właśnie też do takiego, żeby przełamać taki efekt, żeby taki ciemniejszy kolor tutaj dodać. A tu postawiłam na ciemny brąz. Także tu powiesiłam ten kapelusz tak jak chciałam. Tutaj dodałam tą pocztówkę. Tutaj jeszcze jakiś plakat, tutaj też jakieś pocztówki, tak jakoś taki fajny kącik, taki wydaje mi się, że wygląda bardzo przytulnie. Także z tego jestem bardzo zadowolona i właśnie na tym pomóc z tymi poduszkami. Myślę, że jest dużo lepiej niż żeby to zagracić tutaj. Tutaj mam swoje zabawki, książki, tak jak było. Tutaj jeszcze jakiś koszyk dołożyłam. A poza tym, no tu jeszcze nie wiem, ten kącik tutaj to za bardzo mi się nie podoba, ale reszta wydaje mi się, że jest całkiem okej. Okay. Tego maskotki mu tam nie zabiorę, no bo on je zabiera czasami do spania, więc zostawiam. Chociaż mogłabym mu je wymienić, bo te baby shark to już tak nie używa. No ale dobra, to jest jednak pokój dziecka, więc tu muszą być jakieś kolory inne. Na stoliku nic nie zmieniałam. Generalnie i tak chodziło mi tylko o to, żeby stworzyć mu tutaj taki właśnie kącik. Więc to mi się podoba. To mi się podoba. Cała reszta to tak po prostu ekstra. Teraz jestem ciekawa, czy jemu się będzie podobać. Mam nadzieję, że tak. I co? Ja na tym w tej chwili pokażę Wam tylko piękne ujęcia. Mam nadzieję, że piękne. Ujęcia, jak to wszystko wygląda i widzimy się w kolejnym vlogu. Trzymajcie się ciepło, pa!